Dobry wieczór Państwu. Kiedyś był taki film bardzo znany, zresztą Kevin sam w domu. Dzisiaj mamy nową odsłonę filmu Donald sam na konferencjach prasowych. Zresztą to zjawisko doczekało się już wielu, wielu memów. Kevin sam w domu miał swój sens. Tutaj wygląda na to, że Donald Tusk kłamie Państwu prosto w oczy. I to tak bez mrugnięcia. To jest program w telewizji. Krzysztof Fezet. Dobry wieczór Państwu. I Magdalena Ogórek. Też na miejscu. i Nie Donald... rozumiem Cię przedstawić. <noise> wiesz, bo spojrzałeś, spojrzałeś, myślałam, że tak już jesteś pod wrażeniem tych kłamstw Donalda Tuska, że ja bym nie. zrozumiała, że wiesz, chcesz już o tym powiedzieć. Nie. W molu nie ma żadnego akcjonariatu rosyjskiego. O jakich Rosjanach oni opowiadają? Dlaczego, zobacz, czy to nie jest tak, że ich boli to, że Orlen w jednym tylko roku wypracował 11 miliardów zysku netto? Za chwilę po fuzji, jak powstanie koncern multienergetyczny, to będzie 200 miliardów, 250 miliardów na takim poziomie zysk. To jest połowa budżetu Polski. No to jest o co kruszyć kopię. I pani Pomaska, i pan Donald Tusk, i pan Lewandowski ostatnio, prawda? Tak. Żeby do tego nie doszło, bo my, czego nie powiedział Donald Tusk na tej konferencji, gdzie stoi jak Kevin sam w domu, jak Donald sam w domu, nie powiedział tego, że cała ropa za platformy szła z kierunku rosyjskiego. Cała. A Orlen ma obciach, trochę nieważne, kto by przyjechał, ale stoi polityk na na środku trawnika, jak ten, no, mhm. czy Kevin sam w domu już. Kevin był sympatyczny. Ale no właśnie Zresztą. dlatego tak zbiłam, że to na no zasadzie właśnie. trochę takiego... Kevin, bałem się, że oh na koniec Donald się pomyli i powie to my prawie rodacy. No to no nie tak. wiem, czy to by było takie bardzo przyjemne dla tych Państwa, ale zauważyłeś ten taki niesamowicie wyluzowany dialog. A pana Woźniaka. w łonie platformy obywatelskiej, bo nie wiem, może pana Ostachowicza brakuje, może on już pracuje przy hołowni, bo zobacz, po pierwsze, ten Donald Tusk sam pod blokiem, to już mamy omówione. Mhm. Ale pamiętasz, gdy była Ewa Kopacz, co tam bodajże to też Misiek Kamiński zarządził, że w pociągu koniecznie ze Sławomirem N., bo nie można już nazwiska podać, była jajecznica. Pamiętasz ten słynny event z jajecznicą? Niewiarygodne. Tylko zastanawiam się, czy oni naprawdę wierzą w to, że jak usiądą czy w samochodzie, czy zrobią konferencję w pojedynkę, to mogą, proszę mi wybaczyć kolokwializm, wciskać kity Polakom tak prosto w oczy. To jest, to jest niebywałe. Bo jak do Putina z tych telefonów nie wyszły ani korytarze humanitarne, ani nic nie wiem, żeby pan Macron jakimś pociągiem do którego. Ale sesje fotograficzne jechały. chyba się udały, prawda? No, Ta to, ala JFK i ala pan z, skrzyżowany JFK i pan y, Władimir Zełenski, Poles. tak razem? Tak. Mędrzec mhm. no, no, to... Europy, po prostu. No, to chciałaś powiedzieć. Tak, zastanawiałam się, kto to był. Potem nie wiedziałam, czy patrzeć na krawat, czy na y, y, poszetkę. Potem już skupiłam wzrok i jeszcze raz zaczęłam No jak słuchać. nie Kargul, to wiadomo, prawda? <laughs> to dziękuję był. Ci bardzo. Natomiast no, powiem Ci szczerze, że to jest niebywało. Coś Co dla jest pana wiadomo, że tak nie będzie. małżonką, to tylko ruszy do przodu. Natomiast zastanawiam się, cóż tak nagle wychynął pan Waldemar Pawlak z niebytu politycznego. Bo jest bo się cały czas. Ale pan przez historię? Przez ducha historii. Że tablicy. Pan Pawlak. Zaraz, na razie Pan Tusk mówi: My z Panem Pawlakiem to to uniezależnialiśmy, mhm. ale zaraz powie Pan Pawlak. Panie Pawlak, Pan opowie, jak Pan niezależniał, Co? I trze. Wielu ludzi zysk, tylko niewielu ludzi zyskuje mówiąc. I czasem niektórzy, na zanim rozpoczną jakiekolwiek wywody na konferencjach prasowych, powinni sobie dwa razy przeczytać to zdanie, zastanowić się, co chcą powiedzieć. Na dobre to wyjdzie. Tak, tylko mhm. że ja jestem naprawdę pełen podziwu.